nie ma kim budować. Czy to już za późno na inwestowanie w nieruchomości? Ciężko było wziąć 130 tysięcy kredytu. Negocjacji tak naprawdę większych nie ma. Mowa tutaj o 2-3%. Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Dzisiaj odcinek nieruchomościowy, ale podobno te lubicie najbardziej. A w sumie to szkoda, bo myślę, że dużo bardziej opłaca się zadbać o jakiś samorozwój, zdrowie, spełnienie, swoje życie niż inwestycje w nieruchomości. No ale tak jak chciałem zakończyć, nieruchomości to nie wszystko, ale wszystko bez nieruchomości to dopowiedzcie sobie sami. Dwa mieszkania na szybciutko do porównania, jedno obok drugiego. To pierwsze zupełnie nieskończone, to drugie albo już widzieliście, albo zobaczycie na kolejnym odcinku. Taka ciekawostka, no, kupowane gdzieś przy kwocie 7,5 tysiąca złotych za metr, dzisiaj warte przynajmniej 3 tysiące złotych więcej. Zerknijcie proszę sobie na kolejne etapy tego osiedla, ogromnego osiedla. Zresztą związany będzie dzisiaj wykład właśnie z tymi obrazkami. Co się dzieje w tej chwili w większości polskich miast, gdzie deweloperzy oddają tysiące mieszkań inwestorom. Inwestorzy je wykańczają, wypuszczają na rynek i cały czas tych mieszkań brakuje. Są budowane, ceny rosną, zapotrzebowanie rośnie. Dokąd tak naprawdę zmierza ten pociąg? Dokąd pociąg zmierza, moi drodzy, nie wiadomo. Wiadomo, że dojechaliśmy do stacji zwanej początek 2024 roku i na tej stacji część osób zastanawia się, czy to już za późno na inwestowanie w nieruchomości, czy to jest dobry moment. Ja wam powiem, że nigdy nie ma najlepszego momentu, idealnego momentu i z drugiej strony zawsze jest ten odpowiedni moment, żeby swoje oszczędności, odrobinę wiedzy, jakiegoś instynktu, kredytu zaprząc do pracy i po prostu zacząć działać. Ja chcę wam powiedzieć o plusach, minusach, kto straci, kto zyska na nieruchomościach. Nie traktujcie tego jako wielką poradę wróżbity inwestycyjnego, tylko element mojego doświadczenia. Coś, co po prostu widzę, coś, co obserwuję i niestety jakieś decyzje trzeba dalej podjąć, żeby do tego pociągu się załapać. Kto straci na nieruchomościach, moi drodzy? No myślę, że ja straciłem teraz 20 tysięcy złotych na jednym mieszkaniu, bo po prostu go nie wynajmowałem. Przeczekałem rok czasu, było to związane z tym, że ciężko jest z kolei równolegle tych kilkanaście mieszkań wykończyć. O tym będę zresztą wam w całym tym roku opowiadał. Będziecie świadkami tych wszystkich remontów, więc straci ten, kto czeka, ten, kto nigdy tego nie spróbuje, zresztą jak w każdej innej branży. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że z każdym rokiem i tu począwszy gdzieś od 2016-2017 jest po prostu trudniej i prawdopodobnie jeszcze trudniej będzie. Kto zyska? No zyska każdy, kto wszedł do pociągu na poprzednich stacjach, kiedy mówiono, że pociąg się rozbije, że nie warto, że już jest za późno, że bilety za drogie, że nie ma siedzeń. Okazuje się, że w tym pociągu jest całkiem wygodnie. I tutaj na przykładzie tego mieszkania właśnie doskonale to widzę. Bardzo trudno było te 130 tysięcy złotych wpłaty własnej, to była połowa wartości mieszkania, wrzucić. Myślę, że około 100 tysięcy złotych kosztuje w tej chwili wykończenie z materiałami, ze sprzętami, krzesłami, robocizną, stolarzami, telewizorami tego typu mieszkanie. Ciężko było wziąć 130 tysięcy kredytu, było to cząstka kilkunastu kredytów inwestycyjnych na portfel, który w tej chwili rozbudowuję, ale teraz jest już na tej stacji miło z tej perspektywy, po prostu inaczej się ten rynek zupełnie ocenia. Jeszcze korzystając, moi drodzy, z chwili przerwy, bo przejdę za chwilkę do prognoz, chcę wam tylko bardzo serdecznie podziękować za kolejną wielką integrację przedsiębiorców 7.0 styczniową, za kolejne seminarium. To właśnie moja obecność na seminarium jako prowadzącego, jako organizatora, ale przede wszystkim jako uczestnika dwa lata temu sprawiła, że odważyłem się i przy cenach rzędu 7-8 tysięcy złotych zadatkowałem mieszkania. Właśnie to ten jeden dzień sprawił, że coś się odblokowało. Posłuchałem kolegów, koleżanek, którzy inwestują w nieruchomości, flipują, są starsi, bardziej doświadczeni, budują, przewidzieli te wzrosty. Łatwiej było podjąć tę decyzję, ten krok do przodu i dzisiaj jestem właśnie tu, gdzie jestem, więc bardzo, bardzo dziękuję. Też zapraszam z tego miejsca na kolejną edycję warsztatów rentierskich. Ja będę cały czas mówił wam, jak psychologicznie do tematu podejść i że warto
zainwestować 100-200 tysięcy złotych, żeby mieć więcej z jednego takiego mieszkania niż z ZUS-u po 30-35 latach pracy. To jest największy paradoks. A teraz o dwóch takich paradoksach, jeśli chodzi o nieruchomości w 2024 roku. Paradoks numer jeden jest taki, że nie za bardzo jest co kupić. Wierzcie mi lub nie, ale w przedsprzedaży sprzedaje się część mieszkań, inwestorzy, wytrawni, którzy gdzieś tam mają dojścia do dyrektorów handlowych, handlowców, często deweloperów, wykupują w kolejnych jak gdyby rzutach kolejne mieszkania, te na najfajniejszych piętrach, zwykle te mniejsze, te z lepszą ekspozycją, z lepszym rozkładem. Na rynek trafiają niestety te większe, droższe, gorzej usytuowane. Więc paradoksalnie w takiej naszej Łodzi, bo na Łodzi się tutaj wzoruje, robiąc swoje inwestycje czy przygotowując wykłady, w cudzysłowie naprawdę na pierwszy rzut oka nie ma czego kupić. Druga sprawa, nie ma kim budować. I mówię tutaj o budowlańcach, panach, którzy obsługują dźwigi, maszyny, inżynierach, panach, którzy wykańczają te mieszkania. Jeszcze dzisiaj Łukasz mi tutaj właśnie, który robi remonty, mówił, że Kuba, najgorszy problem jest taki, że materiałów jest sporo, ale nie za bardzo jest kim pracować. I trzecia sprawa tego paradoksu 2024. Mieszkań na rynku jest dużo, mieszkań przybywa. Jak wiecie, to już nie jest ta sytuacja, która była na początku wojny, że przyjechało 2-3 miliony ludzi i wszyscy rzucili się na mieszkanie, nikt nie patrzył na cenę. Znowu w cudzysłowie, nie ma komu tych mieszkań wynająć szybko, łatwo i drogo. Czyli brak mieszkań na rynku, nie ma kim ich wykańczać, nie ma komu tych mieszkań wynajmować. Ale z drugiej strony mamy paradoks 2024 numer 2, że jeżeli się chce, to cały czas można i postaram się na tym moim skromnym wideoblogu to po prostu udowodnić. Niezależnie od tego, czy kupuję mieszkanie po 8 tysięcy złotych, czy po 11, ta zabawa tak naprawdę działa z zaznaczeniem, że okres zwrotu z tej inwestycji się wydłuża. Ja nie mówię tutaj o szybkim wzroście, że będzie 100 czy 50 tysięcy złotych górki po roku, dwóch, bo to jest wiele aspektów ekonomicznych, finansowych, o których możecie sobie dyskutować. Mi chodzi tutaj o tym tradycyjnym modelu, kiedy inwestujemy kwotę rzędu 300 tysięcy złotych, mamy 2000 złotych z najmu, to niestety z tych 300 zrobi się prawdopodobnie 400, ale najemca już tak chętnie 3 tysiące złotych nie zapłaci, czyli no nie będzie wprost proporcjonalnie rósł przychód z najmu do tego, jak wzrasta nam właśnie koszt wytworzenia czy zakupu samej nieruchomości. Ale właśnie ten paradoks numer 2, cały czas można, nie poddawajcie się. Myślę, że trzeba uszanować te 5-6% stopy zwrotu, może już nie 10-12, tak jak było w 2015-16 roku, ale sporo mniej. Natomiast cały czas jest to niemało. Także z jednej strony niby nie można, z drugiej strony inwestorzy cały czas kupują i o tym właśnie kolejna część tego wykładu. I w sumie kluczowa odpowiedź na pytanie zadane gdzieś tam na początku, co będzie z tymi cenami nieruchomości w 2024 roku. Jedni mówią, że zdrożeją, jedni mówią, tak jak dzisiaj Łukasz tutaj, że to raczej będzie spowolnienie, inni, że w ogóle ceny spadną. Ja wam powiem, moje prognozy na 5% obstawiłbym, czyli 1 na 20 złotówek, że ceny nieruchomości będą stały w miejscu. 5%, że ceny nieruchomości, mówię tutaj o mieszkaniach jedno, dwu, trzy pokojowych właśnie w dużych miastach, na tym się skupiamy. 5%, że ceny spadną i 90%, stety, niestety, że ceny będą dalej rosły, być może w nie tak szalonym tempie, jak to było przez ostatnie 2 lata, ale raczej te ceny będą rosły i pozwolę sobie wam powiedzieć, dlaczego tak mi się wydaje. Już moja ściągawka. Pierwsza, moi drodzy, sprawa, jeżeli przeanalizujecie sobie ceny nieruchomości w ujęciu cen, w oparciu o ceny nominalne, to rzeczywiście jest sporo drożej niż było w 2008 roku przed kryzysem finansowym. Ceny nominalne wzrosły bardzo. W ujęciu czy w odniesieniu do inflacji wzrosły, ale już nie tak jak w tym ujęciu nominalnym. A jeżeli chodzi o realne wynagrodzenia, to tak naprawdę
paradoksalnie znowu jest taniej niż było przed tym wielkim kryzysem. A wynagrodzenia cały czas rosną i coraz trudniej o dobrego pracownika, więc żeby go zatrudnić, trzeba będzie zapłacić coraz więcej, będzie coraz więcej zarabiał. Realne wynagrodzenia w gospodarce rosną. Znowu, realne w cudzysłowie, bo wszystko inne drożeje, ale na pewno jest ten wzrost wynagrodzeń, czyli wzrost jak gdyby mocy zakupowej potencjalnych klientów. Druga sprawa, na minus spadek siły nabywczej pieniądza, to ćwiczymy od lat, za te same 100 zł, za to samo 100 zł można dzisiaj kupić dużo, dużo mniej niż można było parę lat temu. Inflacja, drugi aspekt. Trzeci, działek nie przybywa. Dzisiaj, jeżeli deweloper chce budować, musi niestety liczyć się z tym, że za działkę zapłaci więcej, albo kupi działkę z budynkiem, będzie musiał budynek rozebrać, wywieźć gdzieś graty, przygotować, uzbroić działkę od nowa. Są to po prostu ogromne koszty. Wzrost cen materiałów. Taniej raczej nie będzie. Każdy tutaj sprzęt, który widzicie, gdyby ktoś mnie zapytał 8 lat temu o cenę kranu, cenę tego typu płyty, piekarnika, każdej płyty meblowej, metra blatu, sztućców, krzesła, telewizora, prawdopodobnie większość tych cen poszła do góry razy dwa. Nic nie zapowiada tego, że będzie taniej, chyba że w Black Friday. Wzrost cen energii, która przekłada się na każdą składową, jeżeli chodzi o wytworzenie samego budynku czy przygotowania mieszkania. Wzrost cen transportu, wzrost cen samej robocizny, o której rozmawialiśmy. W 2014 roku za robociznę w takim mieszkaniu zapłaciłbym nie więcej niż 7 tysięcy złotych. Dzisiaj ta kwota bez stolarza jest to przynajmniej 3 razy drożej, jeżeli zna się ekipę i robi się to w mieście typu Łódź. Jeżeli robicie mieszkanie w Warszawie, zapewne będzie to kwota jeszcze większa. Wzrost zainteresowania. Dzisiaj, chcąc mieszkanie u dewelopera kupić, a przerabiam sytuację na podobnym osiedlu, negocjacji tak naprawdę większych nie ma. Mowa tutaj o 2-3%. Bardzo ciężko wynegocjować jakiś dobry harmonogram płatności, jeżeli nie weźmie się mieszkań 10, 20, 30. Co to oznacza, że ten klient jest, że to zapotrzebowanie jest. I nie każdemu zależy na tym, żeby mieszkanie wynajmować. Część osób kupuje mieszkanie oczywiście dla siebie, dla celów mieszkaniowych. Część osób kupuje mieszkanie dla rodziców, część osób dla dzieciaków, a duża część osób, a jeszcze przepraszam, fliperzy, inwestorzy, spekulanci, którzy kupują mieszkania na handel, ale spora część osób kupuje mieszkania po prostu jako lokatę na inwestycje. Lepiej mieć 200 tysięcy złotych czy 300 ulokowane w mieszkaniu w dużym mieście, czy już w tej chwili 500, niż prawdopodobnie na koncie, co teraz też widać po ofertach banków, jeśli chodzi o lokaty. Tendencje rynkowe, no świetna lokata dla inwestorów, choć w cudzysłowie coraz gorszy biznes. I jeszcze chcę słowo powiedzieć o samym najemcy, o samych najemcach. Myślę, że tu wejdźmy na chwilę w buty osób, które miałyby się zmierzyć z zakupem takiego mieszkania dla siebie. Wyobraźcie sobie, że macie lat 25-30, zakładacie rodzinę, bierzecie ślub, rodzą się dzieciaki, szukacie pierwszej pracy. Dzisiaj trzeba zapłacić 350 tysięcy złotych za tego typu pokój i sypialnię. Nie wygląda to źle, ale do tych 350 tysięcy złotych stówę trzeba dorzucić, plus czekanie na sam odbiór. Jest to 450 tysięcy złotych. Chcąc to wszystko skredytować, zapłaciłoby się około 700-800 tysięcy łącznie z odsetkami. To daje ratę na poziomie, nie wiem, 3000 złotych miesięcznie przez kolejne 20-25 lat. To jest ogromny ciężar, ogromna kotwica i myślę, że młodzi ludzie zwłaszcza będą woleli zapłacić temu złemu inwestorowi 2-2,5 tysiąca złotych i mieć święty spokój, mieć pełną mobilność, mieć możliwość wyjścia z tego mieszkania w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy albo po okresie, kiedy umowa się skończy, pojechania do innego miasta, przeniesienia się do mieszkania mniejszego, większego, tańszego, droższego. Więc taka jest tendencja rynkowa. Kilkanaście procent osób w tej chwili wynajmuje w Polsce mieszkania. Na zachodzie, gdzie ta gospodarka jest nieco bardziej rozwinięta, jest to 50-60%. I tutaj mówię o pewnej tendencji, której ani ja nie zatrzymam, ani wy nie zatrzymacie. Tak po prostu jest. Ten biznes hula,
w cudzysłowie hula, działa jako najem w Szwajcarii, w Niemczech, w Kanadzie, w Stanach, we Włoszech i tak dalej, będzie działał coraz lepiej w Polsce, więc trzeba się na to po prostu przygotować, że najemca chcąc mieszkać coraz lepiej będzie musiał te 500-1000 zł zapłacić za mieszkanie więcej. Taki inwestor jak ja będzie musiał liczyć się z tym, że żeby najemcę znaleźć, trzeba będzie nieco zejść z tego swojego zarobku, nie zarobić 8%, a na przykład 6%, później jakieś ustępstwo, wziąć 500 zł mniej, mieć dobrego najemcy, który sobie będzie tu 2-3 lata żył, ale finał będzie taki, że tego typu, moi drodzy, mieszkanie będzie kosztowało lada chwila 1 000 000 zł, niespełna 40-metrowe mieszkanie w fajnym standardzie z miejscem parkingowym w dużym mieście, a stety niestety najemca około 3000 zł za takie mieszkanie będzie musiał zapłacić i to nas po prostu czeka. Wykrakałem niestety też na tym wideoblogu, że mieszkania to pewnie będą w ciągu roku, dwóch po 15 000 zł i takie właśnie dzisiaj oferty dostaję od deweloperów. Każdy ma swój rozum, moi drodzy, każdy ma swój portfel, każdy ma swój plan. Ja się jak gdyby tego planu trzymam konsekwentnie od 2008 roku, naprawdę nie narzekam, te nieruchomości nieraz uratowały mi tyłek. Dzisiaj jeszcze wchodząc tutaj do mieszkania, pogadaliśmy właśnie z Tomkiem operatorem, że w sumie to na starość można by sprzedać dom, zamieszkać sobie w tego typu mieszkaniu z żoną, a tak naprawdę ze sprzedaży domu pieniądze zainwestować już nie w nieruchomości, ale w swoje hobby, przede wszystkim wyjazdy. Więc to też może być fajna alternatywa, jak ktoś mieszka w domu, 3, 4, 5 mieszkań z części żyć, dom do sprzedania w przyszłości, a dla siebie wybrać najładniejsze gniazdko. Także wiele planów w głowie się na tym 2024 roku rodzi. Ja Wam życzę nie tylko planów, ale przede wszystkim ich realizacji. Ten biznes jest wolny, ale pewne decyzje należy podjąć szybko. Ściskam bardzo, do zobaczenia na kolejnym odcinku, a będzie o nieruchomościach coraz więcej w tym roku. Hej!